Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ABC Murders. I szukamy naszego zabójcy ABC. Ostatnią rzeczą, na której się tak naprawdę zatrzymaliśmy, to był chyba ten kufer. I faktycznie, z tego co mi powiedzieliście, jest... Tutaj coś przeoczyłem po prostu. Jest prawdopodobnie... kod do otwarcia tego jest prawdopodobnie pod rączką. Nie zauważyłem tego totalnie. Zmyliły mnie te wszystkie naklejki, które są dookoła, tak? Ja szukałem czegoś, jakiegoś pstryczka, coś tam. A tutaj patrzcie, ta rączka zasłaniała 1927. Numer 1927. Tak naprawdę to jest rok pewnie, więc to o to chodzi. 1927. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za podpowiedź. Tylko, że nie podpowiadamy. Nie podpowiadamy, bo to nieładnie. Ja muszę sam do tego dojść. Pewnie prędzej czy później bym do tego doszedł. Bo zazwyczaj podpowiedzi do jakiejś danej zagadki jest w tej zagadce, tak? Czyli gdzieś tam na spodzie, coś takiego. No dobra, ale tutaj z kolei co mamy? Mamy zegar, którym możemy ustawiać wskazówki, tak? Okej. Okay. To co to jest? 31. What? Siedem. 7:31. No może to jest 7:31 w takim razie. 30. Nie, zaraz. 30. 7. Nie da się 31 ustawić, nie? Nie da się, no trudno. No dobra, lecimy dalej w takim razie, bo to nie ma nic więcej. Aha, to nam się zmienia. Okej. Okay. Teraz tak. No nie, no zaraz. Ja chcę tutaj dalej przejść. No właśnie, a to środkowe? Nie da rady tego środkowego. No patrzcie, no... A, mogę przejść na bok, dobra. 28. Kropka. Kurde, i to wraca na swoje miejsce, jak mnie to denerwuje. 28. No 28 też nie ustawimy. I tyle. Tutaj z kolei co mamy? Tutaj w prawo. Piąta. Przynajmniej 5. 5. 20. Ale tutaj możemy ustawiać tylko i wyłącznie pełne minuty, tak? 5, 10, 15 i tak dalej, i tak dalej. Więc jakbym ustawił 7:20, bo na środkowej w ogóle nic nie ma. 7. So, what is this? Mam cię, bo 28, 21, 31 nie wchodziło w ogóle w grę, bo nie mogę tak ustawić tego. I should be able to open the trunk now. Tak. Zobaczmy. There we are. Aha! A pile of books, including one about dragons. Nothing interesting. No dobra. A co to jest? No na razie nie wiadomo. A co to jest? Radę to jakoś... Jeszcze się temu przyjrzeć? Oh yeah! O! Dzień dobry! Whisky and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. Whisky and other good quality... Ja takich nie piję. To pewnie nie wiem, o co chodzi. Otwórzmy. Nic ciekawego, otwórzmy tą. Nic ciekawego. I otwórzmy tą. No. Aha! A co to? Wygląda jak klucz taki, znaczy klucze. Klucz nasadowy. Ale zaraz, jeżeli to jest klucz nasadowy, to bardzo możliwe, że on będzie pasował tutaj. Ojojojojojoj. Czekajcie. Pasuje? Nie pasuje?
Jak to nie pasuje? No bank musi pasować, no kurde. Teraz coś jeszcze to jest? Co pominąłem? Nie ma opcji, no to jest to. No. No gat! No tutaj już nic nie ma. Nie mogę tego podnieść do góry. Na zegar jakoś tam mogę spojrzeć? Nie, już tutaj w ogóle na to nie mogę spojrzeć. Tutaj też nie. No, w ogóle nie działa. Ej. No na bank, jak to jest klucz nasadowy, to to jest to. Już wspomniałem, że w danej... No, what the fuck. To wygląda tak, jakby to działało, ale nie do końca. No, zobaczcie, bo jest taki dźwięk specyficzny. Chyba, że trzeba się temu przyjrzeć. Aha, dobra. Kumam, tutaj mamy taki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ośmiokątny. Dobra. Aha, i tu mam taki, który potrzebuję. Dobra, da radę to jakoś... Nie to. Nie to. Nie to. Tylko to. Okej, okay, czyli jak teraz jest tak ustawiony, to jestem w stanie tutaj coś zrobić? A, udało się! Patrzcie, znowu opcja z tym, że musiałem się przyjrzeć danemu przedmiotowi, tak? I go jakoś tam ustawić. Dobra, co my tutaj mamy? Ośmiokątny. No to trzeba sobie ustawić ośmiokątny. Tak, tak, wiemy, że nie to. O, właśnie, super. Pięknie. Jeszcze jedna śrubka. Tutaj. Też ośmiokątny przy okazji. Nice. Boże, ile tutaj otwierania. No nie mówcie mi, że to jest jedna z tych zagadek, których nienawidzę. Oczywiście, że tak. To jest jedna z tych zagadek, których nienawidzę, czyli jak obrócę jedno, to obróci się też parę innych rzeczy. O god. Zaraz, to musi być jakoś tak. Franklin must really love his country to have an engraving. Oh yeah. I think I heard the panel above release. No nie wierzę, że się za pierwszym razem udało. Zazwyczaj to jest tak, że właśnie to się coś odwróci. Ale zaraz, panel release. Gdzie się panel release? Tu się gdzieś panel release? Signet ring. A signet ring with a code written on it. 1587. Trzeba zapamiętać, że mamy coś takiego, mamy signet. Zaraz! Jak mamy signet... Tylko... Poczekajcie. Tego w ogóle... To mogę się tutaj temu przyjrzeć? Jeszcze raz. April 1925, Aceh Province, Sumatra. No dobra. Idziemy sobie tu. I teraz pewnie jestem w stanie ten sygnet wykorzystać, żeby tutaj włożyć w tą dziurkę. Analyze. Patrzcie, 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 patrzcie. Nie, dobra, 1587, to wiem. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. No tak, mamy to na trofeach.
Pewnie trzeba jakieś współrzędne poustawiać, co? Teraz co my tutaj mamy? Tutaj parę się powtarza. Parę się powtarza. Dobra, a skoro szkoda, że ja tak z daleka nie mogę tego poustawiać. Ja nie pamiętam dokładnie, gdzie były te wszystkie zdobycze jego. Zaraz, tu mamy łapę, tu mamy łapę. Tu mamy łapę. Ale tu jest inna łapa. Tu jest też inna łapa. Dobra, była The gdzieś. Lion of Sumatra. No właśnie, miałem mówić o Sumatrze, nie? I zobaczcie, w tym momencie przecięły nam się te jakby dwie linie tego i mamy zaznaczoną kropkę. Dobra. Co mieliśmy jeszcze? Czy ja sobie przypominam jakieś. Alaskan Kodiak Bear. O, Alaska, tu i tu, czyli tutaj jest przecięcie. Dobra. Mamy Alaskę. Teraz tak, co mamy? Możemy jeszcze więcej ustawić. The African Kudu. I kudu, tutaj w Afryce. Coś I jeszcze? heard the sound of a mechanism. W sumie takim trochę fartem, Strange no ale way of tylko dwie opcje protecting były w one's każdym. safe, triangulating one's hunting sites on a map. A nie 1587? Dobrze pamiętam? 1587. A, gościu, nie ze mną te numery. 1587. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Co tutaj mamy? A No na dozen tym. gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much, hardly enough to justify your robbery. A dozen gold sovereigns. No to to było, A okej. dozen gold. Aha, czyli to jest cały czas to samo. Czyli tutaj mam Charlotte jakieś Clark, koperty. Combsite, Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Combsite, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have one year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me. Sir, I know, but my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you were surprised. Carr will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Combside. Warm regards. Charlotte. Dobra. Sir Carmichael Drugi. Clark, Combsite Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Combsite, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more.
You may remember Thora Grey. She is a dear girl, and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. Dwa obozy, jedni na nią narzekają, drudzy nie. You want to stay in China for one more year or even longer? I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. No dobra. At the college school year 1912-1913, Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Lack of discipline. No dobra, dodaliśmy 5 punktów ego. Zbadaj otoczenie posiadłości. Otoczenie posiadłości, tak? Czyli prawdopodobnie musimy wyjść na zewnątrz. Spróbujemy wyjść tymi, bo tymi raczej nie. Tam były takie drzwi otwarte, prawdopodobnie na jakiś, nie wiem, dworek czy coś takiego z tyłu domu. Pamiętacie? O, właśnie tutaj. Zobaczmy, czy tam będziemy w stanie wyjść. Jest! Nie ma sprzeciwu tutaj. Where is the horrible smell of carrion coming from? Smród? Ja nic nie czuję. Tu coś jest. Oh god! Brown pellets. Revolting. Tut-tut. The gardener does not follow the alignment. There, that's better. It is symmetrical. Brown pellets. No nie, zaraz. To nie, a to jest to samo? Tak. No dobra, to czego nam brakuje tutaj? There, that's... Aha, i tyle, tak? W dwóch pozycjach musiałem po prostu obejrzeć to. No... Co on coś mówił, tylko jakoś kliknąłem, jak chciałem iść dalej. No dobra. W ogóle tam był szczur, który był z... chyba no, nieżywy, także... Pewnie on śmierdział. Coś aż tak bardzo. Dobra, co my tutaj mamy? O, możemy obejrzeć tą. Fontannę. Tutaj też możemy coś obejrzeć jeszcze. Tu. This fountain makes a very relaxing sound. No, taki lejącego... lejącej wody. I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry? No, symetrię to ty lubisz, to my wiemy. Jak patrzysz, coś tu jeszcze znajdziemy. Podejdźmy sobie tutaj. Tutaj coś ewidentnie jest, co mogło mnie zainteresować. O, właśnie. It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. Nie daj rady tylko poskładać. This object would probably be useful to me. Let us now try and get our brain cells to work. Szare komórki. To pewnie to, co będzie nielogicznym powiązaniem. Dlaczego Tora zostawiła swoje rzeczy osobiste w Combside? Tora zostawiła podarunki od Sir Carmichael, tak? No, to samo, tak? No, zobaczymy. W liście od Franklina, Carmichael napisał, że według niego Tora jest czarująca. Tora Grey, ekspert w dziedzinie historii sztuki. Tora zostawiła swój list. Została, aby załatwić sprawy... Ale ona nie została, właśnie pojechała. O! Nice! Tora nie chce być oskarżona o kradzież. Everything that Thor Grey has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft.
It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our friends to work. Czy Tora jest trucicielką? Czy Tora jest trucicielką? No nie. Chyba. Został otruty szczur. Zamówiła trutkę na szczury. Musiła ją otruć. Zaraz. Mi się wydaje, że nie. Tora zostawiła list. I miała kupić trutkę na szczury. To jej powiedzieli, tak? No bo tak, Tora zamówiła trutkę na szczury, zostawiła swój list. To potwierdza raczej tylko to, że... to nie to w takim razie. Bo mi się wydawało właśnie, żebyśmy mogli to powiązać jako, że kazano jej zamówić tą trutkę na szczury, tak? I ona to zrobiła, więc jest jakoś tam gdzieś, powiedzmy, kryta. Zamówiła trutkę na szczury. No ale tutaj... Nigdy nie myślała o otruciu Lady Clark. Thor Grey ale... had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good of it, considering the stinking remains on the pass, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Dobra, przegapiłem, bo musiałem odebrać telefon, niestety przegapiłem, co on tam powiedział. Zadzwoń do Hastingsa. A jeżeli chodzi o te, czy Tora jest trucicielką... dokładnie, co tutaj ja włożyłem? A, że Lady Clark, no tak, no to też w sumie, no, że zamówiła trutkę, że leżał otruty szczur i myślałem jeszcze, że zostawiła list swój, w którym było napisane, że musi to zamówić, ale tutaj po prostu było to, że i tak Lady Clark został rok życia, więc nie było sensu jej truć, prawda? Dobra, to w takim razie zadzwońmy do... A czy to jest spalony kart? Czy ja będę w stanie to jakoś odzyskać? Pewnie są jakieś sposoby na to, żeby taki spalony tekst odzyskać. Dobra, w takim razie spróbujmy zadzwonić do Hastingsa. Telefon już dwa razy odbieraliśmy chyba właśnie tam na samym dole, więc nie powinno być problemów, żeby z niego skorzystać. Mam nadzieję, że z tej... lokacji już się będziemy powoli zbierać, bo naprawdę tutaj sporo czasu zostawiliśmy i straciliśmy. Znaczy, czy straciliśmy? W sumie dowiedzieliśmy się bardzo, bardzo dużo, ale czy o jakimkolwiek... I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Czy o jakimkolwiek zabójcy? Nie wiem, kurczę, no... Nie mam tutaj jakichś super ekstra wiadomości o... bezpośrednio o zabójcy. No dobra, ale... Nie! Kurde! Da radę to jakoś włożyć tam z powrotem, bo chciałem, żeby... A, okej. Okay. Perfect. Dobra. No i samo. Dobra. Spoko. Teraz możemy zadzwonić do Hastingsa. Hello, Hastings. I have finished in Churston. I will take the first Wracamy train. Do domu. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. A ce soir. Skąd mam wiedzieć, jakie dokumenty, jak ich nie widzę, nie? Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. On chce ode mnie. Jak głośno dyszy. No co tam? No? Halo? Rozumiem, że widzę... Nie da rady z nim porozmawiać, tak? This man is tired. Czym jest zmęczony? Może to ty jesteś zabójcą?
Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Co się stało? Mr. Paroha, I don't know why I'm here. Okaże zniecierpliwienie jego niezdecydowaniem. I am not going to play games with you, Mr. Fraser. You don't understand me. Mr. Paro, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Oh. Have a drink and tell me about this dream. Uspokojenie. Dobra. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her around the throat and I squeeze and squeeze until she's dead. Her head falls back and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. W jaki sposób należy interpretować sen Donalda? Oba morderstwa zostały zaplanowane i popełnione przez tego samego mordercę. Był bardzo zakochany w Betty. No to może być jakieś usprawiedliwienie. Donald był brutalnym mężczyzną. Donald jest zmęczony, ma wyrzuty sumienia z powodu zamordowania Betty. Ciężkie. Był zakochany. Jest zmęczony. Nie. Shit. Czy jest zmęczony, tutaj będzie przydatne? Megan się podoba. O, właśnie. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. It is late, and ask Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. I co? Następny dzień, tak? Nie mamy już w tym dniu nic do zrobienia. Mademoiselle, I ask you no naprawdę. Very important question. Kurde. Jak
Mnie irytuje, jak mi ktoś dzwoni, przecież zawsze wyłączam. No teraz nie wyłączyłem. No nic, dobra, kochani, tutaj i tak już musimy kończyć, bo już nam się czas dobiega końca. A z tą panią porozmawiamy sobie następnym razem, bo ona ma coś do ukrycia. Ktoś jej po prostu źle życzy, albo ona komuś źle życzy. Myślę, że ona jest tutaj lekko podejrzana. Ale to w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.